Bardzo mocno w libero, ale ten sobie poradził. Muserski zablokowany i to my teraz wygrywamy na przewagi. Coś niesamowitego. 27 do 25. Jest inaczej. Obmoczajew przyjął. Droga linia tam zdala się w obronie. Jeszcze Zatorski drzyzga. I gramy dalej. Znowu tam świetnie pracuje Buszek blokiem. Jeśli teraz odwrócimy. Ej, Kurek po bloku! Po bloku! Kapitalny zryw naszego... Skrótę przyjął Siwo Żeles. On tam na lewym ataku. Jeszcze wraca ta piłka. Właśnie Konarski tam popracował. Jest blok, ależ tam niewiele. Jest koniec! Sędzia pokazał aut liniowy. Ale chyba będzie sprawdzanie. Będzie sprawdzanie dotknięcia siatki. O, jeszcze tam próbuje Alek na coś. To jest boisko. To jest boisko. I to jest. Ale tego nie chcieli sprawdzać Rosjanie. Ale chyba koniec. Koniec. Koniec tego meczu. 25 do 22. W czwartym secie wygrywamy z Rosją. I całe spotkanie za 3 punkty. Trochę lżej przyjmują Irańczycy, podwieszony tam w tej drugiej linii. Gaemi kontra, nie wykorzystaliśmy tego jeszcze, walka tam na środku. Kurek, ciągle gdzieś tam znajdują się w obronie Irańczycy. Świetnie Paweł Zatorski, teraz jest znakomita okazja. Kubiak, wygrywamy trudną, długą akcję. To może od tego momentu wszystko zaskoczy w naszym zespole. O, lekko zagrał, nie chciał tutaj wyraźnie zepsuć, droga linia, Paweł znakomicie w obronie, Kubiak na lewym ataku, blasz środek, jeszcze znalazł się tam libero, jest kontra Irańczyków, to jest out! Koniec tego szalonego spotkania, byliśmy w piekle, a jesteśmy w siatkarskim niebie, tak trzeba określić ten mecz. No, inaczej ten musi biegać rozgrywający, jest tam świetnie Paweł Zatorski ustawiony, Bartosz Kurek po bloku, kapitalna akcja naszego zespołu. Mika, Fabian jedną ręką, koniec, Piotrek Nowakowski kończy to spotkanie. 25 do 15 wygrywamy z Amerykanami w czwartym secie, rozbijając Jankesów. Tej czwartej partii i całe spotkanie 3 do 1. Jest przyjęcie w naszej drużynie. Czekamy na punkt. Bartosz Kurek, niestety Niemcy to bronią. Postawmy blok. Gramy wyblokiem. Zatorski jeszcze podbija. O, i czy ta piłka przejdzie? Jest! Przeszła, coś nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego. Jest punkt dla Polski. A tam Łomacz z Zatorskim nieprawdopodobną piłkę wyciągnęli. Co to było? Teraz najpierw Paweł, później Grzegorz. I Kurek. Brawo, brawo Polacy. To jest polska drużyna. No i teraz Michał Kubiak, może podbudowany jeszcze tym powodzeniem w ostatniej akcji. Zaskoczy jakoś Niemców. Jest 12 do 12. Michał splasował piłkę. Wyciągnął się do przyjęcia. Jeden jest! Blok! Blok! Kurek razem z Bieńkiem. Niemcy teraz stracą do nas jeden, jedyny punkt. A my prowadzimy 13 do 12. Uwaga, remis 13-13. Dwóch punktów brakuje do wyjazdu do Tokia. Kto je zdobędzie? Zatorski, ciężko. Kubiak! Jest! Po bloku! To było po bloku! Michał, kapitan, ratuje nasz zespół. Mamy piłkę meczową. 14 do 13. Ucałował Zatorski, teraz Kubiaka. Kubiak pokazuje do kibiców. Pomóżcie! Bartosz Kurek, uwaga, mocno, dobrze, piłka w górze, czekamy na ten blok, jest blok, Niemcy, teraz, teraz albo nigdy, Polacy, jest! 16-14, Polska wygrywa w tiebreaku i pojedzie do Tokio na turniej interkontynentalny, Shinjuku czeka, brawo Polacy, wygrywają z Niemcami w Berlinie. 3 do 2. Jesteśmy po prostu wyczerpani i szczęśliwi. Radośni, zadowoleni.
Gratulujemy naszym chłopakom męskiej, twardej gry. No i słowa uznania dla Niemców. Ale tak to jest. Trzeci zespół ostatnich mistrzostw świata nie zagra na Igrzyskach Olimpijskich. A nasi widzą to państwo. Niektórzy płaczą, ale trudno się dziwić. Niezwykłe emocje. Dziękujemy, dziękujemy na trybunach. Filip Klem ociera łzy. Nieprawdopodobne emocje tak doświadczonego trenera. Nie wiem jak będziemy komentować dla państwa ten mecz finałowy. Na razie musimy się uspokoić. To było jedno z bardziej ekscytujących i emocjonujących spotkań, jakie miałem przyjemność i zaszczyt komentować w swoim życiu. Piłka meczowa. Karol Kłos. Elżej wyraźnie nie chciał zepsuć. Gapet broni Karol Kłos. Teraz okazja do skończenia. Kubiak! Koniec! Ależ to był dziwny mecz. Ale najważniejsze, że wygrany z reprezentacją Francji. Ten tiebreak 15-12 dla naszej drużyny i całe spotkanie 3-2 to są już dwa zwycięstwa w tym jakże trudnym turnieju kwalifikacyjnym. To nas przybliża do Rio na pewno. Pod siatką Marcin Możdżonek i Dawid Konarski. Piłka meczowa. Przyjmują Wenezuelczycy. I atakują fałt i to jest awans do Rio de Janeiro, 25-18. Wygrywamy trzecią partię i całe spotkanie 3-0. Wielka radość naszej drużyny. Ta droga przez mękę trwała przecież od września. Miało być pięknie już we wrześniu, było wszystko na wyciągnięcie ręki, to się nie udało. Potem taka henna w Berlinie, która o mało nas nie przyprawiła wszystkich o ciężką chorobę nerwową. No i teraz Japonia, zawsze niewiadoma była w tym turnieju. Wiadomo, że tutaj trudny turniej, aklimatyzacja i wszystkie te rzeczy z tym związane. Ale proszę bardzo, gratulacje za awans do Rio de Janeiro, do organizatorów dla reprezentacji Polski. Wielki sukces, myślę, po raz kolejny z udziałem naszych siatkarzy. I myślę, to jest sukces całego polskiego sportu. Pięknie się cieszą nasi siatkarze. 21 spotkań musieli w kwalifikacjach rozegrać przez te bardzo niemądre kwalifikacje, przez niemądry system, żeby nie użyć tutaj mocniejszego słowa. Ale przeszliśmy to. Mistrz świata zagra na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Zagra też mistrz Europy, Francja. Proszę spojrzeć, jakie drużyny tutaj musiały grać w tym turnieju przez tak ułożony regulamin. To ma się zmienić, ale na razie cieszymy się ogromnie z naszymi siatkarzami, z tego, co się tutaj wydarzyło w Rio. Puścił rękę, yes! Będzie yes! Kubiak! Yes! Yes! Teraz on się zaśmiał w twarz Maruchowi. I bardzo i tak grają mistrzowie świata. 25-22. Mamy bardzo dobre przyjęcie. Nowakowski, to jest koniec meczu. Serbowie zmiażdżeni przez reprezentację Polski. 25-14 wygrywamy trzecią partię i całe spotkanie 3-0. Dobrze Kubiak, bienie! Yes! 25-22 wygrywa nasza drużyna. Całe spotkanie 3-0, jesteśmy jedną nogą w półfinale. Już Bieniek, piłka setowa na wagę awansu do półfinału Mistrzostw Świata. Juan Torena. Yes! Blok i to jest awans do półfinału. Jesteśmy w półfinale Mistrzostw Świata. Russell, piłka meczowa, dobrze, dobre dogranie, kto to skończy? Yes! Jesteśmy w finale Mistrzostw Świata! Coś niewiarygodnego, drodzy państwo, to się zdarzyło,
Kto o tym mógł pomyśleć jeszcze parę dni temu? To jest kapitalna historia. Co to za zespół się nam narodził? Leżą, cieszą się, a my razem z nimi. Super. Niesamowite. Amerykanie, statystyki, gumy, wszystko można odłożyć teraz do kosza. Oni sobie jutro zagrają. Gra się na brązowy medal. Gra się o wszystko. Niesamowity charakter pokazali chłopaki, ale samym charakterem by tego nie wygrali. Umiejętności były potrzebne. Mieliśmy kłopot, mieliśmy słabe lewe skrzydło, a mimo to przytrzymaliśmy amerykański zespół. Zagrywka i blok to nasza broń. Flotesz, Douglas przyjął nie najgorzej. Wallace! Zablokowany Wallace! Wygrany set! Na przewagi wygrywamy tę partię 28-26. To jest finał Mistrzostw Świata, który prowadzimy 1-0. Znów tam męczą Fontelesa. Fonteles, teraz możemy to skontrować. Korek, druga linia! Oj. To jest demonstracja siły! To jest absolutnie demonstracja siły! Daleko, daleko wyrzucił. Przyjmuje Paweł Zatorski. Kubiak! I koniec seta! 25-20 wygrywamy. Rozbici Brazylijczycy. Prowadzimy w całym meczu o złoto. 2-0. Bruno. Piłka meczowa. Kubiak, dobrze. Kurek! Obroniliśmy tytuł Mistrzów Świata! Jest! Które leci tutaj z sufitu na naszych siatkarzy. To jest niewiarygodna historia. Co tutaj się wydarzyło w Turynie? Historyczne powtórzenie obrony. Jeszcze takiego czegoś nie mieliśmy. Mieliśmy trzy drużyny były, które... Coś niesamowitego. Mieliśmy złotych chłopaków Wagnera. Mieliśmy potem powtórkę na Igrzyskach Olimpijskich. To była jakby taka powtórka, ale dwukrotnie na Mistrzostwach Świata nasza drużyna broni tego pięknego pucharu. Mamy go znowu na 4 lata na naszej puchy. Tomek, jesteś od dziś widzisz? Spędro prorok. Ale kupię ci na rok proszkę jeszcze też. Na tą koszulę. Trzymam ją do następnych wielkich zawodów, obiecuję Państwu. W chronionej szafie. Ileż radości sprawili nam ci chłopcy. Heinen mówił, że może to nie jest drużyna jeszcze na ten rok. Ma być tam na Mistrzostwa Europy czy na Igrzyska Olimpijskie. Ale to jest złoto z tymi kapitalnymi chłopakami, którzy się tu zbudowali. Łyknęliśmy coś, czego wydawało się, że to jest dla nas za duże na razie. Bo łyknęliśmy wszystkie zespoły po kolei w tym najważniejszym momencie. Jak się cieszą, jak się radują. To jest ich wieczór, to będzie ich noc tutaj w Turynie, we Włoszech. Gdzieś tam idą w trybuny. Jutro na pewno w Warszawie na lotnisko. Gorące powitanie. Około godziny 13 będzie lądować ekipa. Już o 6:30 udaje się do Mediolanu. Ja myślę, że cała Polska teraz zwariowała ze szczęścia. Wyobrażam sobie. Jutro wolny dzień chyba trzeba brać. Nawet nie wiemy. Niech pan prezydent ogłasza święto narodowe siatkówki. Ale tak naprawdę to myślę, że na ryneczkach, w małych miejscowościach, ale i w ogromnych naszych miastach, co się dzisiaj działo na rynku, to jest niemożliwe. Jeszcze nie wierzą chyba, chociaż nie, bo oni wczoraj mówili, nas to srebro nie zadowala po tym zwycięstwie wczorajszym nad reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Ale też, Wojtek, mówiliśmy, że jak wygrają ze Stanami Zjednoczonymi, to będą mistrzami świata. I są, przypomniał mi się trochę 2006 rok, kiedy nas Brazylijczycy doszliśmy do finału i w Japonii, w Tokio. Wygrali z nami w ten sam sposób, co my z nimi teraz. To jest sen, który idzie mój syn. Podwójny złoty medalista. Chodź, kochany. Jesteś the best, jesteście fantastyczni. Dążyłem do tego, żebyś był lepszy, najlepszy. Kocham cię, syn. To będą ze szczęścia teraz ojciec synem. I tak... Cóż powiedzieć? Przybiegł tutaj do nas na stanowisko komentatorów. Tak jak w Katowicach. Dzisiaj wszystko im wolno. Zerwać baner. Baner zerwany, szyba zerwana tam, gdzie nas nie chcieli puszczać przez Broskiego. To jest najlepszy sport zespołowy w Polsce. Kto ma tyle tytułów? Nikt. Nie umniejszamy innym dyscyplinom, ale doceniamy naszych wspaniałych chłopaków, siatkarzy.
I mamy. Patrzmy, Tomek, co się dzieje. Ari Graca, najpierw wręczony pochar, Michał Kubiak. W zasadzie zabiera to, co było nasze, Wojtek. I oddaliśmy. Po prostu go nie pożyczyliśmy oddaliśmy. Na chwilę. Pożyczyliśmy na chwilę gospodarza. Michał Kubiak! Jesteśmy mistrzami świata! To są obrazki, które będziemy sobie powtarzać na naszej stacji. Za każdym razem, gdy będziemy rozpoczynać potężne turnieje, jak Mistrzostwa Świata, jak Mistrzostwa Europy. A takie obrazki wystarczy sobie obejrzeć, żeby sobie humor poprawić. Słaby dzień. Oj tak, oj tak. Nagrody indywidualne, uwaga, zaczynamy. Będzie dwóch przyjmujących. Michał Kubiak. Brawo, brawo, Michał. Kapitan reprezentacji Polski. Facet, który się nigdy nie podaje. Nawet jak leży. Myślę, że dzisiaj Michał Kubiak uronił łezkę. Chyba już uronił. Ze szczęścia. Fantastycznie. Brawo, Michał. Ty nie jesteś kapitanem, ty jesteś generałem. Tak jest, to jest bez wątpienia. My troszkę jesteśmy, no i środkowy blok. To zawsze budzi emocje, te nagrody indywidualne. Będzie Piotrek Nowakowski najprawdopodobniej. Piotr Nowakowski, mamy drugą indywidualną nagrodę. Jego gra na bloku, myślę, że w wielu momentach dała nam takie punkty, które tak zabolały przeciwnika, tak go przygasiły. Dzisiaj nie było wiadomo. Rano bardzo złe informacje w hotelu. Najlepszy libero. Będzie kolejna nagroda dla Polski. Paweł Zatorski, on jest najlepszym libero na świecie. Cudowna, cudowna nagroda. Kapitalny człowiek, spokojny, wyważony. Aż Heinen powiedział, za grzeczny. Raz zdenerwował na Pawła. Weszli w krótki konflikt, wyjaśnili sobie. Wczoraj trzymał to bombardowanie. Go wywróciło chyba ze dwa razy od tych bomb po 160 km. No musimy mieć Polaka MVP. To musi być Bartosz Kurek. Ari Graca. Nie widzę innej opcji. MVP. Jest Bartek Kurek. Bartek, czapka z głowy. Tak, fantastyczny turniej. Fantastyczny chłopak, który walczył i wywalczył podwójnie dla drużyny, dla siebie i myślę, że będzie takim twardym teraz naszym graczem na następne sezony. Narodził się na nowo Bartosz Kurek. Komu pokazuje, że kto ma być tam? Nie, pokazuje, że dostał nagrodę dzięki tym, którzy stoją teraz na placu. To jest jedność. I łzy w oczach Bartka. Dziękuję swoim kolegom za wszystko. Oni dziękują jemu. Ileż mamy nagród? Kubiak, Nowakowski, Zatorski i MVP Bartosz Kurek. No coś niesamowitego. Takiego turnieju, Wojtek, nie było. Witold Bańka. Tak, przyjechali dzisiaj. Oczywiście zawsze na taką imprezę końcową trudno się dziwić. To podnosi rangę. Ja myślę, że drużyna na pewno czekają ją spotkania, ale myślę, że czasu mają tak mało. No mało, bo jutro jest o 6:30 już wyjazd do Mediolanu. O 10:35 samolot z Mediolanu do Warszawy. 12:55 na lotnisku Okęcie, a tam szaleństwo. Tak, tam szaleństwo. Upłynęła premiera. A kluby już się upominają, żeby wracali, żeby byli gotowi, więc ja myślę, że jakiś tydzień wolnego dajmy to jest... Dajmy im odpocząć, dajmy im chociaż trochę... Ja myślę, że rozsądni trenerzy w klubach powinni na to zwrócić uwagę, bo oni są teraz po tak ciężkim, długim turnieju i naprawdę muszą się zregenerować. Wojtek, nasi zmierzają po medale. Piotrek Nowakowski, już wyróżniony dzisiaj nagrodą indywidualną dla
najlepszego środkowego. Ari Graca, Witold Bańka. I kolejny. Bartosz Kurek. Ale jeszcze najpierw Konarski. Jeszcze Dawid Konarski, oczywiście. Nasz Mister Blok. Mister Blok tutaj też się pokazywał z dobrej strony. Zresztą cała czternastka była wykorzystywana tutaj w różnych meczach. A my zobaczmy, co tam się dzieje na boisku. Cały nasz sztab szkoleniowy skacze z radości. Też wymienimy ich nazwiska za chwilę, po tym jak zawodnicy, ja w ogóle uważam, że powinni wszyscy dostać medale. Ja nie wiem, czy to jest przewidziane. Troszkę te zmienne, tak, dekoracje, może tym razem nie wiem, jak to będzie, ale jak nie, to mamy wspaniałego Jacka Kryształowego. Zrobi dobre repliki, tak lepsze niż oryginał. Będzie oryginalna replika. No i kolejny. Tak jest. Artur Schulz. No debiutant naszej reprezentacji. Pomyślałbyś jeszcze dwa lata temu, historia. Do reprezentacji. Kapitalnie. Co ten chłopak za rok może pokazać? Co ten chłopak może w lidze teraz zrobić? Damian Schulz. A teraz Fabian Brzyzga powędrował. Idzie za nim nasz Wojtaszek jeszcze szybciutko tam odebrał. Ja będę czytał po kolei. Piotr Nowakowski, Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Artur Szalpok, Damian Schulz, Damian Wojtaszek, Fabian Brzyzga, Grzegorz Łomacz, Michał Kubiak, Olek Śliwka, Kuba Kochanowski, Paweł Zatorski, Bartosz Kolek i Mateusz Bienik. I teraz nasz sztab szkoleniowy, Witald Heinen oczywiście, jego asystenci, Sebastian Pawlik, Mieszko Gogol, sztab medyczny, Tomasz Pieczko, Jan Sokal, Robert Kazimierczak, nasz statystyk, Mariusz Szyszko, dyrektor reprezentacji, wszyscy są tam na dole. Tak, dziękujemy. A tutaj ci nasi, którzy chyba jeszcze nie wierzą. Olek Śliwka. Olek, wczoraj cudowna zmiana. Nie dostał piłki w ataku, ale miał zabezpieczenie. Trzeba wierzyć. Są góry i doliny w życiu siatkarskim. Są góry i doliny w jednym meczu. Tak. Trzeba umieć. On teraz będzie twardy, będzie utwardzony. Ten wczorajszy mecz to chyba wszystkich po kolei zbudował. No i ten złoty chłopiec. Złote dziecko. Tak, Kuba Kochanowski, kapitan juniorskiej reprezentacji, która zdobywała medale mistrzostw świata. Teraz jest mistrzem świata seniorów. Rok później. Wymyśliłbyś to? Nie. To jest sen. To jest cały czas złoty sen polskiej drużyny. Nie wiem, jakie były obstawy, jak stawiali bukmacherzy przed zawodami, ale myślę, że my byliśmy siódmi chyba w kolejce do medali. Tak sobie myślę, że to gdzieś na świecie tak się rozkładało, że my przed tym sezonem, przed tym turniejem byliśmy poza szóstką w tych rozważaniach. Tym bardziej. Nasz złoty junior, Bartosz Kwolek, popularny Kwolo tutaj, no też miał góry i doliny, trochę chorobą, trochę go tam pomęczyli. Teraz cudowny obrazek, z kim idzie tam misio, nasz kochany kapitan, no to tak nie kapitan, swoją... generał. Tak. No to też przeżycie, Michał Kubiak. No, takie obrazki. No myślę, że galeria w domu. Wujka dzieci. Brawo! Brawo! Chyba teraz ten puchar wreszcie zabieramy do... Teraz już na dobre zabieramy. No, cała drużyna idzie tam w okolice tych bardzo ważnych person. Prezydenta Światowej Federacji. No i teraz mamy to zdjęcie, które musi być powielone miliony razy. I będzie. Uwaga! Jest puchar Polska mistrzem świata 2018. Po 4 latach powtarzamy ten sukces. Jaki to piękny widok. Patrzcie Państwo, my milczymy. Rodziła się ta drużyna, tutaj się rodziło, to wszystko rodziło się w Burach. Nie było też tutaj bezproblemowo, bo były zloty i upadki, były różne dyskusje, może czasami niepotrzebne. Ale to wszystko buduje, to jest wpisane tutaj w taką, w tę atmosferę mistrzostw świata. A teraz to my wszystkim możemy popatrzeć w oczy. Zdecydowanie. Nie chcemy być budni, nie chcemy być arogancy. Walczyliśmy ze swoimi problemami, walczyliśmy ze swoimi słabościami. To jest sport.
też musimy akceptować gorsze okresy, ale na litość, jak popatrzymy tak szybciutko w kalendarz od 2006, jakbyśmy sobie tak tylko zamknęli oczy i sobie przypominali kolejne nasze sukcesy. Przecież po drodze jeszcze też świetny złoty medal na Mistrzostwach Europy. Brązowy medal. Nawet ten brązowy, który Liga też Światowa był... wygrana. Światowa Liga, zdecydowanie. Potem się tam trochę zacięło. Potem było Mistrzostwo Świata 2014. Tutaj nam się troszeczkę zrobiła luka. Ale proszę bardzo, Mistrzostwo Świata. Ostry flot w Douglasa. Alan blokowany, szarpią Brazylijczycy. Jeszcze nam dostarczyli piłkę. Teraz będzie sytuacja na skończenie. Po bloku Bednosz. To jest nieprawdopodobna historia. 25-21. Wygrywamy trzecią partię. Całe spotkanie obraz Brazylią 3-0. Ci chłopcy są fantastyczni. Fantastyczni. I można to po stokroć powtarzać. To jest absolutnie niewiarygodna historia. Składem przemieszanym za każdym razem. Trener odjeżdża. A zawodnicy dzisiaj jemu odjeżdżają, zdobywając brązowy medal. Fantastyczna sprawa. Ktoż by się spodziewał po tym przegranym wczorajszym meczu, kiedy źle wyglądaliśmy fizycznie. Ale oni się tak dzisiaj zmobilizowali na ten mecz z Brazylią. Brazylia pokonana po raz kolejny tym samym składem przez reprezentację Polski. Kapitalna sprawa. Jakżeż oni się cieszą. Ten medal jest tych wszystkich 26 zawodników, którzy grali przez te wiele tygodni w tej Lidze Narodów, ale oni postawili kropkę na ci. Ci, którzy tu przyjechali na ścięcie, bo tak to wszystko wyglądało, a oni pokazali klasę. For the best outside hitters, first from Poland, Bartosz Bednosz. W zasadzie szkoda, że to się nie odbywa na zakończenie tutaj po finale, kiedy jest ustawione podium. Wszystko by to było bardziej uroczyście, ale no tak zdecydowali gospodarze, też były także Żyba wręcza nam medale. Proszę, nasz współpracownik w Polsacie Sport i to pewnie też jest dla niego przyjemność. To wymieńmy tutaj tych wszystkich chłopaków. Maciek Muzej, Marcin Komenda, Łukasz Kaczmarek, Jędrzej Gruszczyński, Bartłomiej Połądź, Bartosz Kwolek, Marcin Janusz, Tomasz Fornal, Bartosz Bednosz, Kuba Popiszczak, Piotr Łukasik, Karol Kłos, Andrzej Wrona, Norbert Huber. Kuba Bednaruk jako trener. Sebastian Zabierek, lekarz Mariusz Godlewski, fizjoterapeuta. Elżbieta Poznar, która tutaj organizacyjnie o wszystko dbała, inaczej mówiąc menadżerka drużyny. Iwo Wagner, statystyk. I nieobecny Heinen, trener Vital. Ale tak jak wspominałem, tu 27 graczy, bo Andrzej przecież dołączył Wrona w sumie
pracowało na to, aby znaleźć się tu, gdzie jesteśmy. Święto polskiej siatkówki, bez wątpienia. Mamy ogromny potencjał, to cały świat siatkarski mówi. I nie może się nadziwić, że jest tylu chłopaków na takim poziomie do grania. Tak, będą teraz zdjęcia, te brązowe medale wręczone. Będę za chwilę szybko zbiegał na dół, bo to wysoko, dość wysoko moje stanowisko komentatorskie, aby z tymi wspaniałymi chłopakami porozmawiać, a Państwo będą to wszystko oglądać w naszym pomeczowym studiu, gdzie Krzysztof Wanio i jego goście już na pewno czekają. I za chwilę wszyscy się będziemy jeszcze tutaj bardzo cieszyć. Nowakowski, piłka meczowa. Dili, przerzut na prawą stronę, była, jest blok, asekurowali się jeszcze Francuzi, Dili, teraz możemy, teraz jedzie kontra, Muzaj, asekuruje Leon, Kubiak, yes! I koniec, i to jest koniec, i widać Tokio. Po tej akcji, bardzo wyraźnie. Co za mecz naszych chłopaków. Można powiedzieć, że zniszczyliśmy francuski system gry ich bronią. Coś nieprawdopodobnego. Były obawy, na pewno były obawy, ale to wszystko poszło na bok dzisiaj już w zasadzie przed tym meczem, bo widzieliśmy te koncentracje jednych i drugich, zupełnie dwa różne style. Ale co dzisiaj my pokazaliśmy na boisku, to jest mistrzostwo świata. Piłka setowa dla reprezentacji Polski. Burnout! Jesteśmy na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio! Ależ euforia! Szło bardzo trudno, ale jesteśmy tam! Ten mecz trwa dalej, drodzy Państwo, 1-1, ale ta najważniejsza część się zakończyła, za chwilę do Państwa wracamy. Koniec, to już jest na pewno koniec i to jest na pewno awans do Igrzysk Olimpijskich 2020 reprezentacji Polski. 25-21, 3-1 wygrywamy z reprezentacją Słowenii. Mecz się rozstrzygnął trochę wcześniej i ten awans mieliśmy już, kiedy doprowadziliśmy do remisu 1-1, a teraz możemy się tylko i wyłącznie cieszyć. O czym już mówiliśmy, to jest właśnie Daruma, to jest japońska lalka. To jest laleczka, talizma szczęścia. Symbolizuje postać kogoś absolutnie niezwyciężonego w myśli japońskiego starego przysłowia. 7 razy upadłeś, 8 razy powstaniesz. Na ręce kapitana drużyny reprezentacji. Piękny moment. No Michał wie, o co chodzi. Gra w Japonii. I gdzieś słyszałem już, że trzeba coś z tymi oczkami tam robić, tej laleczce. Ale nie brnę, bo... Tak, nie brnijmy, popatrzmy. Kibice, dowiem się chyba od kibiców na internecie. Gratulacje. Supervisor Renato Arena wręczył razem z prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jackiem Kasprzykiem. A będzie piękna fotka z tego. Tak, jeszcze pan prezes Orlenu. Dzieciaczki, z jakim zainteresowaniem dzieci naszych zawodników, naszych ludzi, którzy pracują, towarzyszą już teraz. No, rodzinne zdjęcie to chyba się nazywa. Tak. Reprezentacja Polski siatkarzy. Można wlepiać do albumu. Ta drużyna wywalczyła awans do Tokio.
Dobra zagrywka. Jest! 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 Koniec tego meczu. Jest brąz. Mistrzostw Europy 2019. Po 8 latach wracamy na podium Mistrzostw Europy. To jest ogromny sukces polskiej siatkówki. Powtarzamy wynik z 2-11 w całkiem innych okolicznościach. Drużyna grała jak z nut. Przydarzył się jeden słabszy dzień u gospodarzy, u dobrze grającej Słowenii, ale wróciliśmy na swoje tory i zagraliśmy dobry mecz. Na pewno Francuzi dzisiaj nie byli w stanie wytrzymać takiej jakości gry, jaki zaprezentował na zespół. 9. medal na Mistrzostwach Europy. Tak, po tym pięknym Mistrzostwie Europy z 2009. No, Renato Arena, Jacek Kasprzyk. A myślałem, że Tomek Wójtowicz tamten medal wręczy. Gdzieś tam stoi, może jeszcze będzie, może się pojawi. Jeśli go dopuszczą i pozwolą ci ważni panowie. A nic, zostawmy, cieszmy się z nimi. No stoi Tomek tam przy tym wejściu, ale... No szkoda. No właśnie, być może tylko będzie gratulował. Tutaj panowie z CEF-u muszą być jednak na pierwszym miejscu. Ale jest nasz prezes. To też ważna sprawa. Tu widzę, że coś organizatorzy. No nie wiem, czy Tomek przypadkowo nie będzie nagle. Nie tyle co przypadkowo poproszony o wręczenie medali. Ale kiedy i komu, skoro Francuzi żadnych. Chyba, żeby jakieś pocieszenia. Francuzi już sobie schodzą z boiska w ogóle, to też no, tak... Bardzo nieładny gest, bardzo nieładny gest Francuzów. Tak, nie poczekali na dekorację, ja rozumiem frustrację, ale jednak no... Słabo. Było takie powiedzenie noblesse oblige, także... A to jest zespół, który no, ma paru graczy na światowym poziomie. Też to zostawiamy, cieszmy się naszym sukcesem. Tomek Wójtowicz mógł tylko popatrzeć z boku. Ogromna niedoróbka organizatorów. Jeśli już się zaprasza takiego człowieka, jednego z najlepszych siatkarzy w historii światowej siatkówki, jeśli nie najlepszego, to tam powinien być. To jest chyba rzeczą oczywistą, jak się okazuje, nie dla wszystkich. Nie chcę powiedzieć niczego więcej. Tak, bo tutaj w ogóle jest parę uwag, ale nie w tej chwili. Nie w tej chwili. Tak. Wydaje się, że należy użyć słowa. Polska wygrywa brązowy medal. Nie inaczej. To nie jest żaden medal pocieszenia. A jeszcze jest nagroda finansowa. To też pewnego rodzaju nowość. Nowość, bo tego nie było. Będzie na grilla. Tak. Posezonowego. Tylko kiedy to? No właśnie. Chyba na otwarcie sezonu następnego. Tak jest. Jak już się zrobi ciepło w maju. Chyba, że na sushi przeznaczą niektórzy, jeśli chyba, że tak. Nagroda fizycznie dotrze do niektórych. Małe święto przed jutrzejszym lotem dla niektórych tutaj będzie na pewno. No możemy sobie pożartować. Na pewno wszyscy się bardzo cieszymy. No teraz jest Tomek, który pogratuluje naszym graczom. Uściśnie dłoń. To co mówiłem. Asi, jest wręczenie pucharu przez Tomka. Tak. Wybrnęli jakoś organizatorzy. No właśnie, bo to też widziałem gorączkowe namawianie się przy tej bandzie. To poza Państwa ekranem, ale jest to puchar od Tomka Wójtowicza dla naszej drużyny, który przejmuje ten puchar. Michał Kubiak. Tak, polscy kibice oczywiście tutaj pozostali w hali, aby zobaczyć te dekoracje. Będą pamiątkowe zdjęcia. A teraz już cały staw dołączy do drużyny. To też ich święto, też ich ciężka praca. Tomasz tak, wszystkich wymieniał. Wymieniliśmy tutaj wszystkich i oni zasługują też na
Na ogromne brawa, bo to sobie mało kto zdaje sprawę, jak ci ludzie ciężko pracują do nocy, do godzin nocnych, a czasami nawet do porannych, pracując z zawodnikami, no, załatwiają im opiekę odnowę biologiczną i tak dalej, i tak dalej. To jest tysiące spraw przy takim wyjeździe, których sobie niektórzy zupełnie sprawy nie zdają. Tak, poziom profesjonalnego sportu podniósł się do tego stopnia, że już niczego się nie zostawia przypadkowi. Dziękujemy wszystkim, tak. Doceniamy pracę. Dziękujemy naszym zawodnikom za te wspaniałe chwile, które przeżyliśmy na tych mistrzostwach Europy. Sport to są też porażki, ta jedna jedyna była, ale ostatecznie jest medal. I z tego się cieszmy, bo to jest naprawdę sukces wielkiej siatkówki. Leona. Trafił, trafił. Jeszcze Leon nogą. Kubiak przejdzie na drugą stronę, ale czy przebije? Przebił na drugą stronę, to też jest akcja! Jak się opłaca bronić do samego końca! To był najlepszy przykład. Nieprawdopodobna akcja. Nieprawdopodobna. Akcja Pucharu Świata, zaryzykujemy. Coś niesamowitego. Vlado Grbić, finał Igrzysk Olimpijskich 2000. W Sydney w 2000. Może to nie jest finał, no, ale mistrzostwa. Takie akcje. No i po to, jest osoba. Po to jest Michał Kubiak na boisku. To jest dusza, to jest serce tej drużyny, kapitan naszej reprezentacji. Walczakowo.pl. Naprawdę z dużym spokojem, a obawialiśmy się tego spotkania, że to ostatnie. Uwaga, piłka meczowa, koniec tego spotkania i koniec tego turnieju dla naszej drużyny. 25-16 wygrywamy trzecią partię, całe spotkanie 3-0. Mamy srebrny medal Pucharu Świata 2019 i to jest kolejny medal w tym sezonie. Myśmy żadnej imprezy nie przegrali. Z każdej imprezy przywoziliśmy medal, nawet z tej w zasadzie docelowej imprezy, czyli kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Możemy powiedzieć, chociaż fizycznie tego nie ma, ale tam zdobyliśmy złoto, brąz na Mistrzostwach Europy. Srebro zdobywamy tutaj na Pucharze Świata, wcześniej jeszcze nieoczekiwany brąz w Lidze Narodów, też grając tym kombinowanym składem. Nie boimy się tego słowa, mamy wielką drużynę, mamy szerokie zaplecze. Jeśli nic tutaj się złego nie stanie, a nie przewidujemy takich wypadków, to możemy być pewni dobrej gry i miejmy nadzieję medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Fantastyczna grupa, jeszcze lepszy sezon. Młodzi, utalentowani sportowcy, niezmanierowani. Naprawdę grupa, która może być fundamentem do tego, żebyśmy długo dominowali w światowej siatkówce. FIVB Volleyball Men's World Cup 2019. The second place and silver medal winners are Poland! All right, the silver plate and silver medal and prize money will be presented by Mr. Kenji Shimoka, President of Japan Volleyball Association. Captain number 13, Michał Kubiak. Number 17, Pavel Dotolski. Number 2, Maciej Buzaj. Number 4, Malcin Komenda. Number 5, Ukasz Kaczmalek. Number 7, Altun Szalotok. Number 9, Wilfred Leon. Number 11, Maja Dzicka. Number 14, Aleksandra Szulka. Number 15, Jakub Kochanowski. Number 18, Bałtusz Kulek. Number 20, Mateusz Wieniek. Number
Number 77, Carol Fultz. Number 99, Norberto Puel. And number 10, Damian Bortichet. Wilfredo Leon znajduje się w drużynie gwiazd jako pierwszy, najlepszy przyjmujący. Gratulacje, Wilfredo. Liczyliśmy tutaj na tego zawodnika. Mamy kartkę, jest wpisany w naszej drużynie gwiazd. Zobaczymy, co dalej. Jedno już nasze trafienie też tutaj się sprawdza, ale chyba nie mogło być inaczej. Wilfredo Leon, może nie od samego początku, ale bardzo ważna, kluczowa postać w tych wielu zwycięstwach tutaj w tym turnieju, jeśli chodzi o naszą drużynę. Rzeczywiście grał znakomicie w tym turnieju. Podkreślaliśmy to przy każdej nadarzającej się okazji. Z meczu na mecz coraz lepszy, coraz pewniejszy. Tutaj zwracaliśmy uwagę na jego rolę, jaką odegrał w ataku i statystyka wygląda rzeczywiście imponująco. 89 ataków, tylko 15 błędów, 59,73. To na przestrzeni całego turnieju, gdzie trzeba rozegrać 11 spotkań. On we wszystkich nie grał. Nie grał też całych tych spotkań, natomiast ta statystyka naprawdę wygląda imponująco.